ANS News Video, maj 2023. Witamy w majowym wydaniu ANS News Video. Znajdziecie w nim wiadomości o uroczystości Maryi Wspomożycielki, różnych ciekawych wydarzeniach i licznych inicjatywach podejmowanych na rzecz młodzieży w świecie salezjańskim. Miłego oglądania. Dom Generalny. Hiszpania. Wizyta przełożonego generalnego na Wyspach Kanaryjskich. W dniach od 2 do 5 maja przełożony generalny ksiądz Ángel Fernández Artime odwiedził Wyspy Kanaryjskie z okazji obchodów 75. rocznicy obecności Salezjanów w La Orotava i stulecia obecności Salezjanów w Las Palmas. Podczas wizyty spotkał się z salezjanami, członkami rodziny salezjańskiej, wychowawcami, młodzieżą, władzami kościelnymi i cywilnymi. Pierwszy dzień był poświęcony spotkaniu młodzieży z biskupem diecezji Nivar Bernardo Alvarezem Alonso i z burmistrzem La Laguny Luisem Jerajem Gutierrezem Perezem. W drugim dniu złożył wizytę w siedzibie Fundación Don Bosco, Salesianos Social, a następnie udał się do La Orotava, gdzie spotkał się z całą salezjańską wspólnotą wychowawczo-duszpasterską i członkami rodziny salezjańskiej. Natomiast w trzecim dniu odwiedził Las Palmas de Gran Canaria, gdzie wziął udział w obchodach stulecia obecności salezjanów, podczas których spotkał się także z biskupem José Mazuelosem Perezem, biskupem Wysp Kanaryjskich i rodziną salezjańską. Przełożony generalny podziękował wychowawcom i salezjanom za ich poświęcenie i wierną realizację posłannictwa salezjańskiego. Wizyta d'Insieme. Region Europa Środkowo-Północna. W dniach od 9 do 13 maja na Valdocco w Turynie odbyła się wizyta d'Insieme dla regionu Europa Środkowo-Północna z udziałem przełożonego generalnego jako przewodniczącego, radców sektorowych, radcą regionalnym, delegatem do spraw rodziny salezjańskiej, członkami rad inspektorialnych 16 inspektorii, wizytatorii i delegatury inspektorialnej. W sumie uczestniczyło 118 osób. Obrady dotyczyły współpracy, synergii w odniesieniu do projektów obejmujących całe zgromadzenie, przyszłości regionu, integracji i współpracy, wspólnych wyzwań i perspektyw, rezultatów projektu Europa itd. Te pozwoliły uświadomić wiele spraw i przyjrzeć się obecnej sytuacji, uwzględniając potrzebę planowania i konsolidacji w kontekście przyszłości. Dni te stały pod znakiem dzielenia się i dyskusji w grupie, sprzyjając braterstwu i pozytywnemu duchowi wśród uczestników. Turyn. Uroczystość Maryi Wspomożycielki Wiernych. Uroczystość Maryi Wspomożycielki na Valdocco odbyła się w wielkim stylu. Miało to miejsce 24 maja w Centrum Charyzmatu Salezjańskiego i Pobożności Maryjnej. Uroczystość poprzedziła nowenna, a nieszporą w jej wigilię przewodniczył przełożony generalny, zaś różaniec i wieczorna msza święta nadały bardziej podniosły ton tym obchodom. W tym dniu odbyło się 7 celebracji eucharystycznych. Mszy świętej o godzinie 9.30 przewodniczył ksiądz Leonardo Mancini, przełożony inspektorii Piemontu, zaś mszy świętej o godzinie 11.00 przewodniczył ksiądz Carlo Mazza, asystent duchowy sanktuariów włoskich. Uroczystą mszę świętą wieczorną o godzinie 18.30 odprawił przełożony generalny ksiądz Ángel Fernández Artime, co uczynił w obecności licznej młodzieży z salezjańskiego ruchu młodzieżowego i rodziny salezjańskiej. Po mszy świętej, pomimo deszczu, tysiące pielgrzymów przeszło w procesji ulicami Turynu, asystując figurze Wspomożycielki. Procesja, której towarzyszyło odmawianie różańca i pieśni śpiewane przez chór,
zakończyła się przesłaniem arcybiskupa Turynu, arcybiskupa Roberto Repole i błogosławieństwem przez wstawiennictwo Maryi Wspomożycielki. Turyn. Światowa konsulta rodziny salezjańskiej 2023. W dniach od 19 do 21 maja w duchu braterstwa, komunii i dzielenia się duchowością salezjańską na Waldocco w Turynie odbyła się Światowa konsulta rodziny salezjańskiej. Obecni byli delegaci reprezentujący 32 grupy, w tym wielu przełożonych. Chwile dzielenia się i refleksji wraz z dwiema pielgrzymkami do miejsc salezjańskich na Colle Don Bosco i do Mornese, którym towarzyszyła refleksja nad kluczowymi elementami charakteryzującymi duchowość i posłannictwo salezjańskie, uczyniły te dni wyjątkowymi. Ostatni dzień stał pod znakiem dyskusji w grupach, po których nastąpiła prezentacja wniosków wszystkich grup. Wysunięto również propozycje dotyczące tematu wiązanki 2024. Konsulta zakończyła się Eucharystią pod przewodnictwem przełożonego generalnego w Bazylice Maryi Wspomożycielki. Livorno. Wizyta przełożonego generalnego z okazji 125 lat obecności Salezjanów. W dniach 27-28 maja Livorno świętowało 125 lat obecności Salezjanów, co znalazło wyraz w serii radosnych wydarzeń odbywających się pod hasłem Szczęśliwi teraz i w wieczności. Ksiądz Ángel Fernández Artime, dziesiąty następca księdza Bosco, przybył na dworzec centralny w Livorno 27 maja po południu, a następnie popłynął łodzią kanałami do Fortezza Vecchia, gdzie został ciepło powitany przez zgromadzone tłum i władze lokalne. Biskup Simone Giusti pochwalił Salezjanów za ich niezwykły wpływ na okolicę, a temat szczęścia przenikał cały program uroczystości. Przełożony generalny podzielił się z młodzieżą refleksjami na temat szczęścia, podkreślając rolę miłości i prostych gestów. Obchody objęły występy młodych, utalentowanych artystów, pyszną kolację w oratorium w Livorno, wieczorny program kulturalny w salezjańskim teatrze i kinie oraz Eucharystię w uroczystość zesłania Ducha Świętego, celebrowaną przez księdza Angela. Były to dwa dni pełne entuzjazmu, które ożywiły całe Livorno radosnym duchem salezjańskim. Rzym. Kurs formacyjny dla nowych ekonomów na UPS. W dniach od 15 do 19 maja na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie odbył się kurs dla nowych ekonomów inspektorialnych, w którym wzięło udział 14 nowych ekonomów z 6 regionów salezjańskich. Jean-Paul Miller, ekonom generalny, rozpoczął kurs mówiąc o roli i funkcjach salezjańskich ekonomów. Kurs obejmował zarówno sesje teoretyczne, jak i praktyczne, w tym studium niektórych przypadków. Pan Miller poprowadził sesję na temat podręcznika ekonoma inspektorialnego, podczas gdy ksiądz Luis Bottaso wskazał na znaczenie czerwonej książki, gdy chodzi o aspekty prawne. Dr Andreas Machnik z Pax Bank International omówił kryteria finansowe i etyczne. Pan Alberto Rodriguez, prezes Fundacji Don Bosco nel Mondo oraz dr Fabio Bucconi odnieśli się do kluczowej kwestii, jaką jest sprawozdawczość finansowa.
Dr Pietro Tardini i Alex Garattoni z firmy konsultingowej Compagnia Privata omówili procesy podejmowania decyzji finansowych. Uczestnikom zademonstrowano również cyfrowy portal służący do gromadzenia i udostępniania danych. Wieczorami uczestnicy zwiedzili Sacro Cuore i katakumby świętego Kaliksta. Watykan. Prezentacja książki Il Carisma della Presenza e della Speranza. 30 maja w Collegio Teutonico w Watykanie odbyła się bardzo oczekiwana prezentacja książki Il Carisma della Presenza e della Speranza, co miało miejsce w obecności salezjańskich kardynałów i biskupów, międzynarodowych dziennikarzy, osobistości ze świata komunikacji i świata wydawniczego, zakonników i zakonnic oraz innych gości specjalnych. Prezentację prowadził ksiądz Giuseppe Costa, autor książki i współrzecznik Zgromadzenia Salezjańskiego. Głównymi prelegentami byli Angela Ambrogetti, dyrektor ACI Stampa, Domenico Agasso, dziennikarz La Stampa, Eva Fernandez, włoska korespondentka Cadena Cope, Gianni Cardinale, dziennikarz Avvenire i Javier Martinez Brocal, watykański korespondent ABC. Prelegenci z pasją przedstawili swoje związki z misją salezjańską i z księdzem Bosco, uwypuklając przesłania, które pojawiły się w kontekście różnych wizyt animacji przełożonego generalnego w 2022 roku. Region Afryka-Madagaskar. Yaoundé. Regionalny Kongres Salezjanów Koadiutorów. Druga edycja Kongresu Salezjanów Koadiutorów regionu Afryka-Madagaskar odbyła się w Yaoundé w Kamerunie w dniach 24-29 maja. A jego tematem było kroczyć z Rafaelem i Tobiaszem i jechać na rowerze z Artemidesem. Gospodarzem tego wydarzenia była wizytatoria Afryki Równikowej Tropikalnej pod wezwaniem Matki Bożej Afryki. A nad jego przebiegiem czuwał radca regionu Afryka-Madagaskar, ksiądz Alphonse Owudu. Kongres zgromadził 39 salezjanów koadiutorów z 13 okręgów salezjańskich i 9 księży salezjanów, w tym przełożonego w wizytatorii księdza Rolanda Minca. W czasie kongresu omówiono 10 zagadnień, odnosząc się do referatów wygłoszonych przez 11 prelegentów, w tym księży salezjanów, salezjanów koadiutorów, siostrę ze zgromadzenia Saint Paul de Chartres i salezjanina współpracownika. Sesje te miały wielką wartość formacyjną, pozwalając uczestnikom wzbogacić się pod względem intelektualnym, ludzkim, powołaniowym i duchowym. Kongres był ważnym momentem dla salezjanów koadiutorów, ponieważ umocnił ich tożsamość i misję na rzecz młodzieży, zachęcając ich do charyzmatycznego odpowiadania na potrzeby i wyzwania współczesności. Angola. Pielgrzymka do Sanktuarium Maryi Wspomożycielki Wiernych. Z wielkim entuzjazmem i dużym udziałem wznowiono narodowe pielgrzymki do Sanktuarium Maryi Wspomożycielki Mdalantado, Kwanza Norte. Pod hasłem Z Maryją, światłem dla ludu, na szlaku synodalnym. W piątek 19 maja przybyło wielu wiernych z placówek salezjańskich i różnych parafii, w tym ponad 500 młodych ludzi, którzy przyjechali dwoma pociągami z Luandy. Znaczna liczba pielgrzymów
udała się na miejsce budowy przyszłego, nowego sanktuarium Maryi Wspomożycielki, odległego 2,5 km od miasta, gdzie ksiądz Martin Lasart, przełożony wizytatorii Angoli, zaprosił wszystkich do odmówienia modlitwy Zdrowaś Maryjo w intencji realizacji tego marzenia. Potem rozpoczęła się procesja ku czci Maryi Wspomożycielki, prowadzona przez kapłanów, siostry zakonne i akolitów, z samochodem wiozącym figurę Maryi, za którym podążały tysiące wiernych. Demokratyczna Republika Konga. Pielgrzymka ku czci Maryi Wspomożycielki w Gomie. 21 maja tysiące członków rodziny salezjańskiej zgromadziło się na 17. pielgrzymce ku czci Maryi Wspomożycielki. Pielgrzymka odbyła się w Lubumbashi w Kongo, gdzie znajduje się miasteczko maryjne Księdza Bosko. Pielgrzymi przemierzyli trasę liczącą około 10 km, a uczestniczyli w niej z wielkim zaangażowaniem młodzi ludzie z oratorium, uczniowie, członkowie salezjańskiego ruchu młodzieżowego, sympatycy i wielu innych uczestników, dla których było to pierwsze doświadczenie. Pielgrzymka zakończyła się niedzielną mszą świętą, której przewodniczył ksiądz Tryphon Kalimira, wikariusz przełożonego inspektory Środkowej Afryki, w koncelebrze z licznymi innymi salezjanami. Region Ameryka, Stożek Południowy. Chile. Inauguracja nowej infrastruktury w Don Bosco Calama. Szkoła techniczno-przemysłowa Don Bosco Calama zainaugurowała piątą fazę budowy. Obejmuje ona wyposażenie i oddanie do użytku drugiego i trzeciego piętra budynku administracyjnego o powierzchni 900 m2 na trzech kondygnacjach. Radca regionu Ameryka Stożek Południowy, ksiądz Gabriel Romero, metropolita regionu Antofagasta, biskup Ignacio Ducasse, przedstawiciel prawny szkoły Don Bosco Calama, ksiądz Hector Vasquez, dyrektor generalny szkoły Johnny Asensio oraz kierownik szkoły Don Bosco Antofagasta, ksiądz Juan Bustamante. Przyjęto to jako dalsze błogosławieństwo dla inspektorii chilijskiej. Brazylia. Dzień rdzennych ludów w Campinápolis. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły państwowej Cuoto Magalhães w Campinápolis zgromadzili się z okazji Dnia Rdzennych Ludów. Ten dzień w Brazylii został ustanowiony w 1943 roku i jest obchodzony corocznie w celu podkreślenia znaczenia rdzennych ludów w historii i kulturze kraju, a także zwrócenia uwagi na potrzebę zachowania ich tradycji i poszanowania ich praw. W ramach tego dnia szkoła zorganizowała wiele wydarzeń, w tym sesję na temat rdzennej ludności Brazylii, ze szczególnym uwzględnieniem kultury Xavante. Program spotkania obejmował tradycyjne występy, pieśni, tańce, recytację wierszy i nie tylko. Zachowanie rdzennej kultury i historii ma ogromne znaczenie. Argentyna. Święto Maryi Wspomożycielki Wiernych w Colonia Vinho. Ponad 25 tysięcy osób zgromadziło się w Colonia Vinho w prowincji Córdoba w Argentynie na tradycyjnej procesji ku czci Maryi Wspomożycielki, która od 70 lat jest patronką prowadzących działalność rolniczą w Argentynie.
Było to bardzo poruszające wydarzenie, w którym wzięło udział 25 tysięcy osób, w tym 500 na koniach, którzy przybyli do sanktuarium Maryi Wspomożycielki, aby oddać cześć ukochanej matce. Oprócz mszy świętych w ciągu całego dnia, z główną celebracją pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego Pedro Torresa i spowiedzi, był to dzień świętowania, w którym pielgrzymi korzystali również z przejażdżek, zajęć rekreacyjnych i jarmarku z ponad 300 straganami z różnego rodzaju produktami rękodzielniczymi. Region Azja Wschodnia, Oceania. Wietnam. Konferencja Salezjańskiej Delegatury Wietnamu Północnego. W dniach od 3 do 5 maja Salezjanie z Delegatury Wietnamu Północnego spotkali się, aby ocenić program 3-letni i ustalić plany działania na najbliższą przyszłość. W konferencji uczestniczył także przełożony inspektory wietnamskiej, ksiądz Barnabas Lean Phong, wraz z innymi członkami Rady Inspektorialnej. Po mszy świętej na rozpoczęcie spotkania, której przewodniczył ksiądz inspektor, Salezjanie z Wietnamu Północnego po bratersku podzielili się swoimi refleksjami i doświadczeniami. Wyzwania, problemy i przyszłe kierunki działania delegatury zostały omówione ze szczerością i otwartością. Wietnam. Pierwszy Kongres Uczniów Salezjańskich. 29 kwietnia w postnowicjacie Don Bosco w mieście Dalat ponad 350 uczniów z Saigonu, Kanto i Dalat wzięło udział w pierwszym Kongresie Uczniów Salezjańskich zorganizowanym przez Sektor Młodzieży Salezjańskiej Inspektorii Wietnamu. Celem kongresu było także uczczenie 30., 15. i 5. rocznicy założenia szkół odpowiednio w Saigonie, Dalat i Kanto oraz wspieranie więzi między uczniami w ośrodkach salezjańskich, promując holistyczne wychowanie młodych ludzi. Hongkong. 10. Regionalny Kongres Salezjanów Współpracowników Regionu Azja Wschodnia, Oceania. W dniach 24-28 maja w Hongkongu odbył się 10. Regionalny Kongres Salezjanów Współpracowników. W spotkaniu wzięło udział prawie 100 uczestników z 13 krajów regionu, reprezentujących Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników w 7 inspektoriach. W kongresie uczestniczyli także Radny Światowy Regionu Philip Yu, Radca regionu ksiądz Josep Nguyen Tin Phoc, delegat Światowy Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników Dominik Nam i koordynator Światowej Rady Współpracowników Salezjańskich Antonio Boccia. Każdy dzień obrad miał 4 sesje, a kongres był przeplatany różnymi programami i chwilami dzielenia się, co odbywało się z typową dla Hongkongu serdecznością, która sprawiła, że te dni były niezapomniane. Kongres zakończył się Eucharystią w uroczystość zesłania Ducha Świętego w kościele parafialnym pod wezwaniem Maryi Wspomożycielki, której przewodniczył ksiądz Josep Phoc, radca regionu. Region Azja Południowa. Sri Lanka. Inauguracja kompleksu szkolnego Don Bosco. Nowy kompleks DBI College w Narammala był kolejnym prezentem dla wizytatorów Sri Lanki.
Ten został zainaugurowany w niedzielę zesłania Ducha Świętego 28 maja 2023 roku w obecności Stefano Arossio, przedstawiciela Opera Don Bosco w Mediolanie i Lorenzo Pagnaccio, prawnika Fundacji Don Bosco nel Mondo, a także księdza Roszana Mirandy, przełożonego wizytatorii, wraz z wieloma innymi lokalnymi salezjanami, księżmi diecezjalnymi, zakonnikami, dyrektorami szkół i kolegiów, nauczycielami i rodzicami uczniów. W budynku nowego kompleksu szkolnego znajduje się 11 sal lekcyjnych, 3 biura, żeński akademik i inne pomieszczenia. Projekt nowego budynku DBI to dar Don Bosco nel Mondo, przekazany z myślą o podniesieniu poziomu kształcenia zawodowego młodzieży ze Sri Lanki. Ten nowy kompleks będzie niewątpliwie wielkim błogosławieństwem dla młodych ludzi ze Sri Lanki w tym trudnym czasie. Indie. Salezjanie z Kalkuty przygotowują się do obchodów stulecia. Stulecie pierwszej inspektorii salezjańskiej w Indiach będzie obchodzone w 2026 roku. Aby przygotować się do tego ważnego wydarzenia, 27 maja inspektoria salezjańska w Kalkucie zainaugurowała te obchody, wspominając dzień powstania inspektorii 27 maja 1926 roku, co uczyniono w obecności arcybiskupa Tomasa de Souzy, arcybiskupa Kalkuty, który przewodniczył Eucharystii w historycznym sanktuarium maryjnym w Bandel. Obecni byli ksiądz Joseph Pauria, przełożony inspektorii Kalkuty, ksiądz Rafael Hyde, prowincjał Towarzystwa Jezusowego i 45 innych kapłanów. Następnie odbyły się występy kulturalne i tańce salezjańskich i niesalezjańskich grup młodzieżowych w 5 językach inspektorii – bengalskim, angielskim, hindi, nepalskim i santali, które dodały wielkiego kolorytu i radości tej uroczystości. Spotkanie zakończyło się hymnem stulecia skomponowanym przez księdza Jacoba i zaśpiewanym przez młodzież z Auxilium. Byli również obecni liczni przedstawiciele rodziny salezjańskiej i różnych instytucji. Region Europa Środkowo-Północna. Polska. Savionalia 2023. W dniach od 5 do 7 maja w Krakowie miało miejsce coroczne święto młodzieżowe Savionalia. Savionalia są tu. Ten okrzyk był doskonale znany uczestnikom tegorocznych Savionaliów 2023, którzy w liczbie ponad 500 osób gromadzili się przy salezjańskim, międzyinspektorialnym studentacie teologicznym na Osiówce w Krakowie, biorąc udział w różnych wydarzeniach przewidzianych programem. Savionalia to święto młodzieży, które wzięło swoją nazwę od młodego świętego związanego z salezjańskim oratorium, świętego Dominika Savio, którego wspomnienie liturgiczne obchodzone jest w Polsce 5 maja. Było to bardzo znaczące wydarzenie dla tych młodych ludzi. Polska. Pielgrzymka ministrantów inspektorii wrocławskiej. Inspektoria wrocławska zorganizowała w Twardogórze 42. pielgrzymkę inspektorialną ministrantów. Były to 4 dni formacji, rywalizacji sportowej, rekreacji i wspólnoty, w których uczestniczyli ministranci z placówek salezjańskich inspektorii i parafii diecezjalnych. Program przewidywał różne wydarzenia, w tym mecz otwarcia ministrantów i salezjanów, formację liturgiczną i Eucharystię w Sanktuarium Maryi Wspomożycielki Wiernych. Pielgrzymka odbyła się pod hasłem „Nie jesteś sam”.
Polska. Krajowy Kongres ADMA w Rumi. W sobotę 6 maja 2023 roku w Rumi rozpoczął się Krajowy Kongres Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki Wiernych. Na początku miało miejsce odsłonięcie cudownego obrazu Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rumi, któremu towarzyszyła modlitwa Zdrowaś Maryjo. Żarliwie odmówiona przez wszystkich uczestników, przywołująca pierwsze Zdrowaś Maryjo, odmówione przez księdza Bosco z Bartłomiejem Garellim w Turynie. Wśród licznych gości znaleźli się członkowie różnych grup rodziny salezjańskiej, a wśród nich pani Katarzyna Majda, prezes Stowarzyszenia ADMA w Inspektorii Pilskiej, a także ksiądz inspektor Tadeusz Itrych i przedstawiciele innych inspektorii. Polska. Nie jesteś sam. Spotkanie młodzieży z salezjańskich oratoriów Inspektorii Wrocławskiej. W dniach 19-21 maja w Chocianowie w Inspektorii Wrocławskiej odbyło się spotkanie młodzieży Oratoriada pod hasłem Nie jesteś sam, w którym wziął udział ponad 200 młodych ludzi z oratoriów salezjańskich z Poznania, Lubina, Wrocławia, Częstochowy i Tarnowskich Gór. Na te dni złożyły się panele tematyczne, spotkania biblijne, spotkania o tematyce ewangelizacyjnej i duszpasterskiej. Szczególnym momentem oratoriady był sobotni wieczór, w którym każdy z uczestników mógł złożyć osobiste intencje przed Najświętszym Sakramentem. Spotkanie zakończyła niedzielna Eucharystia, której przewodniczył ksiądz Bartłomiej Polański, przełożony Inspektorii Wrocławskiej. Region Interameryka. Kostaryka. Salezjański Dzień Młodzieży. W sobotę 6 maja w kontekście święta świętego Dominika Savio Salezjański Ruch Młodzieżowy Kostaryki wziął udział w Salezjańskim Dniu Młodzieży. Wydarzenie miało miejsce w ośrodku salezjańskim San Domenico Savio w Kartago, a jego organizatorem byli Salezjanie współpracownicy z Kostaryki przy wsparciu księdza Jean-Paula Betancura i siostry Marii Bonilla. W spotkaniu uczestniczyła młodzież Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego z ośrodka goszczącego, to jest Don Bosco z Perez Zeledon, animatorzy oratorium świątecznego Garelli z Cede z Don Bosco i młodzież MGS z placówek Sióstr Salezjanek. Po celebracji eucharystycznej rozpoczęły się różne zajęcia, gry, rozgrywki, koszykówka, zumba, a po nich miał miejsce wspólny obiad. Po południu był czas na animację i adorację eucharystyczną. To było niezapomniane spotkanie dla młodych ludzi z Kostaryki. Meksyk. Pielgrzymka rodziny salezjańskiej do Guadalupe. 5 maja w mieście Meksyk zgromadziła się wielka rzesza wiernych, aby uczestniczyć w pielgrzymce rodziny salezjańskiej południowego Meksyku do dziewicy Tepeyac, Matki Bożej z Guadalupe, patronki wszystkich wspólnot hiszpańskojęzycznych, a w szczególności kontynentu amerykańskiego. W tej wielkiej pielgrzymce wzięli udział salezjanie i członkowie wszystkich grup rodziny salezjańskiej z południowego Meksyku, a także uczniowie szkół salezjanów i salezjanek, dzieci, młodzież i dorośli, także w podeszłym wieku. Całe rodziny, które podzielają, współpracują i uczestniczą w charyzmacie salezjańskim we wszystkich jego wymiarach w różnych placówkach salezjańskich. Procesję prowadzili ksiądz Ignacio Ocampo Uribe, przełożony inspektorii i przełożona inspektorii salezjanek siostra Margarita Chavarria oraz członkowie obu rad inspektorialnych.
Republika Dominikany. 15. Krajowy Festiwal Piosenki z przesłaniem. 27 maja w Auli Manuela Ruedy w Szkole Sztuk Pięknych odbył się 15. Krajowy Festiwal Piosenki z przesłaniem pod hasłem Hymn na cześć stworzenia, którego organizatorem był sektor sztuki i kultury Salezjańskiego Duszpasterstwa Młodzieżowego. Ten był dedykowany biskupowi Fabio Mamerto Rivasowi Santosowi. Był on spotkaniem artystycznym promującym salezjańskie wartości ludzkie i duchowe poprzez muzykę, taniec, teatr i środki audiowizualne. Na festiwalu obecni byli także ksiądz José Pastor Ramirez, przełożony inspektorii, ksiądz Patricio Ramirez, delegat do spraw duszpasterstwa młodzieży, a także wielu salezjanów, dobroczyńców i młodych ludzi. W tym roku wzięło w nim udział 10 placówek salezjańskich z różnych miast, w których obecni są salezjanie: Barahona, Mao, La Vega, Moca, Santiago, Jarabacoa i Santo Domingo. Nagrody zostały przyznane w następujących kategoriach: najlepszy tekst, przesłanie, najlepsza muzyka i interpretacja wokalna, najlepszy występ, nagroda publiczności i najwyższe wyróżnienie. Gratulujemy organizatorom tego znaczącego wydarzenia. Kolumbia. Pielgrzymka ku czci Maryi Wspomożycielki w Contratación. 24 maja tysiące osób pielgrzymowało do figury Maryi Wspomożycielki w gminie Contratación w Kolumbii, szczególnego miejsca kultu w diecezji. Dom salezjański w Contratación należy do Salezjańskiej Inspektorii Kolumbii Bogoty i od 68 lat mieszkańcy czczą to święto patronalne pielgrzymką, w której uczestniczą wierni z różnych części kraju. Kulminacją pielgrzymki była uroczysta procesja i Eucharystia ze zawierzeniem różnych grup, w tym wolontariuszy i nowych członków Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki. Region śródziemnomorski. Portugalia. 27. Krajowe Igrzyska Salezjańskie. Od 28 kwietnia do 1 maja miasto Évora w Portugalii było gospodarzem 27. edycji Krajowych Igrzysk Salezjańskich po 3-letniej przerwie spowodowanej pandemią. W sumie 760 młodych sportowców, którym towarzyszyło 80 pracowników technicznych, rywalizowało w zawodach futsalu, siatkówki, koszykówki i tenisa stołowego w ramach edycji Krajowych Igrzysk Salezjańskich 2023, które odbywało się pod hasłem Daj z siebie wszystko. Ich organizatorem byli Fundação Salesianos i Salezjanie z Évora, a ich celem było promowanie takich wartości jak praca zespołowa, szacunek, solidarność i aktywność sportowa, zdrowa rywalizacja wśród młodych ludzi z różnych szkół i ośrodków młodzieżowych Salezjanów Księdza Bosco i córek Maryi Wspomożycielki w całym kraju. Portugalia. Spotkanie rodziny salezjańskiej i salezjańskiego ruchu młodzieżowego w Fatimie. W dniach 20-21 maja setki członków rodziny salezjańskiej i salezjańskiego ruchu młodzieżowego zgromadziły się w Fatimie na dorocznych spotkaniach i pielgrzymkach do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie. W roku, w którym Kościół, zwłaszcza w Portugalii, koncentruje się na sierpniowych Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie, rodzina salezjańska wybrała jako temat swojej 71. pielgrzymki słowa Z Maryją wyruszamy z pośpiechem. Przełożony salezjańskiej inspektorii ksiądz José Anibal Mendonça i przełożona inspektorii FMEA siostra Rosa Candida Gomes, a także delegaci rodziny salezjańskiej również uczestniczyli w tych spotkaniach. Na zakończenie dnia ksiądz inspektor Mendonça odprawił Eucharystię w Bazylice Trójcy Świętej. Biskup Joaquim Augusto da Silva Mendes,
Salezjanin, biskup pomocniczy Lizbony, przewodniczył niedzielnej Eucharystii w sanktuarium. To był naprawdę niezapomniany salezjański czas w Fatimie. Hiszpania. 1800 uczestników Krzyża Maryi Wspomożycielki 2023 w La Orotava. W La Orotava w Hiszpanii spotkanie Krzyż Maryi Wspomożycielki zgromadziło tysiące ludzi na 75. edycji jednego z najstarszych, popularnych biegów na Wyspach Kanaryjskich. Ponad 1800 uczestników zarejestrowało się w 22 kategoriach na 8 dystansach. Wśród nich znalazły się biegi dla dzieci, biegi na 5 km, biegi na 10 km oraz biegi dla osób niepełnosprawnych. To integracyjne wydarzenie ma ogromne znaczenie dla wszystkich uczestniczących w nim sportowców. Jednym z najbardziej ekscytujących momentów dnia było główne wydarzenie, to jest bieg na 10 km. Trudna trasa, pełna wzlotów i upadków, ale przebiegająca we wspaniałej atmosferze, gdzie kibice nie przestawali dopingować od początku do końca. Był to niezapomniany dzień i święto dla sportowców w nieco innym stylu, zorganizowane przez salezjanów ze szkoły w La Orotava z okazji 75. rocznicy obecności salezjanów w La Villa de La Orotava. Hiszpania. Święto salezjańskie inspektory świętego Jakuba Większego. 6 maja dzieło salezjańskie w Pampelunie gościło 200 salezjanów z inspektorii pod wezwaniem świętego Jakuba Większego, którzy świętowali i dziękowali Panu. Ksiądz Fernando Garcia, przełożony inspektorii SSM, podziękował za obecność tak licznym salezjanom i złożył najlepsze życzenia tym z nich, którzy obchodzili 25, 50, 60 i 75-lecie profesji zakonnej lub święceń kapłańskich. Salezjanie z Pampeluny zaprezentowali nowy ośrodek wychowawczy, który powstał w Sariguren na obrzeżach Nawarry, gdzie zgromadzili się wszyscy przybyli salezjanie. Był to naprawdę czas braterstwa i wielkiego ducha rodzinnego. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym majowym wydaniu. Dziękujemy za obejrzenie ANS News Video. Do zobaczenia następnym razem. Nie zapomnijcie podzielić się tym ANS News Video ze swoimi współbraćmi, dobrodziejami i innymi członkami rodziny salezjańskiej.